26 stycznia 2024. Spełniłam jedno ze swoich największych marzeń. Oto przedstawiam Wam apartament w Warszawie z widokiem na Manhattan warszawski. W stanie deweloperskim, w świeżo oddanym budynku. No i tak właśnie tworzy się historia. Przychodzę do Was z filmem pamiątkowym. Nie byłabym sobą, gdybym nie znalazła jakiegoś niecodziennego miejsca, ale ja uwielbiam takie inne rzeczy i to miejsce jakby skradło moje serce pod takim względem, że poczułam tutaj, że to nie jest taki typowy, jakby wiecie, budynek. Mamy tutaj dużo różnego rodzaju fajnych udogodnień, no i też nawet sama bryła tego budynku mi się spodobała, przyciągnęła mnie. Świętujemy sukcesy, z jakiej się cieszę. Spełniłam to swoje marzenie. Właśnie zakupiłam pierwszą wycieraczkę i idziemy ją teraz tutaj przed drzwi położyć. W moim przypadku definitywnie ta siłownia jest czymś po prostu the best. Uwielbiam sobie właśnie po prostu rano wstać i na nią pójść, bądź nawet wieczorem. Nie trzeba też zbędnie nigdzie wychodzić, więc nawet jak jest brzydka pogoda, to wystarczy zjechać windą i już jesteście. To jest naprawdę wielki plus. Ta siłownia jest po prostu wystarczająca. A dodatkowo na przykład jak się chodzi na bieżnię, jest przepiękny widok na szkło. A wracając do tych właśnie takich dodatkowych plusów, no to właśnie o siłowni wspomniałam, o saunie, ale mamy też właśnie na przykład pralnię, mamy sale konferencyjne, mamy tutaj także właśnie na przykład jakieś przechowywalnie bagażu, mamy też taką recepcję. Oczywiście wiadomo, że tam ochrona 24H na dobę, że tam ktoś siedzi, no to już takie dość popularne mam wrażenie w tych nowszych budynkach, ale z takich jeszcze dodatkowych aspektów to naprawdę uwielbiam to miejsce. Wiadomo, mamy też parking podziemny i tak dalej, ale to już jest też takie bardziej powszechne. Kolejnym aspektem, które też wyróżniło to miejsce, a ja uwielbiam różnego rodzaju takie powiedzmy tutaj wyszukane rzeczy, to jest to, że mamy klamkę. Tak naprawdę drzwi są otwierane na kartę, trochę taki vibe jak w hotelach. No i to mi się też spodobało i oczywiście jest opcja na tradycyjnie, po prostu na klucz, ale też jest ta opcja karty, jest to naprawdę fajne i też bardzo, ale to bardzo wygodne. I z dodatkowych elementów mamy też tutaj takie fajne patio, które znajduje się za mną. Mamy tutaj ławeczki, żeby sobie usiąść i tu zawsze jest tak fajnie cieplutko i wieczorem i właśnie rano i świeci pięknie słoneczko. Za to, że mam tutaj połączenie i zarówno miasta, czyli ten widok na Manhattan warszawski, który jest obłędny, który Wam już pokazywałam,
a z drugiej strony mamy właśnie też naturę, mamy drzewa i czuć klimat i nawet słychać, jak śpiewają ptaszki, być może nawet wy w tym momencie to słyszycie i można sobie tutaj tak fajnie odpocząć i sobie wychillować. Po prostu to miejsce jest wspaniałe pod wieloma względami. Oczywiście też Wam będę na bieżąco je tutaj jeszcze pokazywała i też będziemy je razem urządzać i wykańczać, co jest też dodatkowo jako dla mnie, jako studentki architektury wnętrz, czymś no, wspaniałym. Będę mogła tu zrealizować wiele moich pomysłów wspaniałych. Moi drodzy, czekajcie, muszę złapać jakiś kadr. No, idzie mi to gorzej niż źle. Mniejsza o to, ogólnie ostatni raz nagrywamy z latarką, ponieważ w końcu mam prąd. Tararara. Tutaj jest skrzyneczka. Przed chwilą... Gdzie to jest? O my... Tak, muszę Wam pokazać. I przed chwilą przełączyłam już tutaj sobie w środku korki. No, w ogóle kobieta wielu zadań. Włączyłam właśnie korki i mamy w końcu prąd. W ogóle muszę jeszcze zamontować sobie jakąś tu żaróweczkę. Jak przychodzę, wiecie, odwiedzać to miejsce, jakieś ciemno. Ale nawet nie wiecie, jak ja się cieszę z takiej małej rzeczy, jak właśnie to, że już w końcu nam podłączyli tu prąd. No i... Dobra, nie widzicie mnie, jak tak macham ręką. No i właśnie tak... Tu mam w ogóle jakieś żarówki, właśnie się skapnęłam, więc może nawet za chwilę wkręcę. Okay, ogólnie wyglądam najlepiej, jest późno, a ja się wstałam rano, byłam na uczelni, jestem w Warszawie, więc wszystko naraz. Ale właśnie jestem się dumna, ponieważ GymFit, kobieta wielu talentów, sprawiła, że mamy tutaj żaróweczkę i ona się świeci. Tylko włączyła mi się jakaś wentylacja i nie mam żadnego pojęcia dlaczego, ale Jezu, pierwszy raz widzę to po ciemku z prądem. Dobra, czekaj. Musimy zamknąć. Widok na Manhattan warszawski, jakby kiedy budzisz się i widzisz te wieżowce, widzisz to szkło, no to jest po prostu coś wspaniałego. Nie zrobiłam odkrycia, ponieważ to mieszkanko jest takie, że tutaj rano w słoneczko wstaje, czy tutaj wschodzi. Ale nigdy w życiu nie byłam tutaj na zachodzie słońca i myślałam, że go nie ma, bo no wiadomo, jak działają te kierunki. A tutaj magiczna niespodzianka, co zresztą widać tutaj obok mnie, ponieważ od tak naprawdę budynku takiego szklanego, który, no tak jak ja tu stoję, jest tak na wprost mnie, odbija się od tych wszystkich jakby szyb to słońce i jakby odbicie powoduje, że u mnie widać takie piękne rzeczy jak tutaj na przykład i ja nie spodziewałam się tego i tak pięknie to wygląda. Dokładniej mówię o tym, że właśnie się tutaj odbija słoneczko i pada dzięki temu do mnie. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu, jest on w 100% dla mnie taki sentymentalny, zaczynamy też pewną przygodę, no więc mam nadzieję, że będziecie ze mną, zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, no i co? Do zobaczenia! Everything I need, but I gotta leave.